wygląda. No. To ja mylę kroki, mylę kroki, mylę kroki. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie na kanale Beauty 60+. Witam u mnie, czyli u Marki na tym kanale. Kanał jest w eleganckim wieku i dla pań w eleganckim wieku. I nie tylko, bo może i młodsze panie, dużo młodsze, a może jakaś młodzież nawet, znajdzie tutaj coś dla siebie, bo ja chcę po prostu, ja pracuję za pomocą, upiękniam twarz, tylko za pomocą makijażu, moi drodzy, i to jest wszystko. Pielęgnuję kremami, robię sobie regularnie peeling i to jest wszystko, co robię z moją twarzą i wydaje mi się, że najgorzej nie wygląda. No oczywiście piję dużo wody. Znaczy teraz to wiecie, z tym piciem wody to jest tak, jak w robocie byłam, to wypijałam naprawdę dwie flaszki, 1,5 litra wody przez 12 godzin jednak, a w domu zapominam, dopiero jak mi sucho się w buzi robi, jak teraz, to zaraz sięgnę po wodę i się napiję, a że ja piję z flaszki, tak niekulturalnie, to ten moment wam daruję. Z czym do was dzisiaj przychodzę? Ano, przychodzę do was dzisiaj z filmikiem serii Niezawodowa makijażystka radzi albo uczy, jak kto woli. Chciałabym wam dzisiaj pokazać, jak nie robić smutnego oczka, jak zatuszować, kochani, schować opadającą powiekę, którą mam, jak widać, nie? Mam. Zresztą każde oko jest inne, ale reguła jest ta sama, moi drodzy. I co? I coś jeszcze było trzeciego, ale w trakcie mi się przypomni, bo wiecie, jak to jest, nie? Na twarzy mam pariens i ten podkład. Wygląda to po prostu genialnie, moi drodzy. Chyba trochę za jasno jest. Wygląda to genialnie, moi drodzy. Pod oczami oczywiście jeszcze nie mam nic. Podkładu nie mam przypudrowanego. Zrobię to później, moi drodzy. Na razie zajmiemy się oczęterami. Jaką paletkę wziąłem? Najlepiej, kochany, nudziakami, bo to jest takie najprostsze, powiem wam. Nudziaki delikatne, takie jak na przykład z tej paletki Małgosi Smelcerz, czekajcie, albo, no to się, no tworzyć. O. Albo wzięłam paletkę sosu moją, którą sobie kupiłam. To jest naprawdę idealna paletka, moi drodzy, podróż. Masz tu wszystko. Masz tu wszystko i o. Tak. Zatem nudziakową, no tutaj jest taka, no zobaczymy, żeby nie było, ach, baterię wymieniłam, żeby nie było, tym razem do makijażu wzięłam pędzelki, moi drodzy, z Belli. Z Belli i niemiecka firma, zapomniałam, jak się nazywa. Ale tutaj mam... jest, jak ona się, ona nie ma napisane? Nie. To jest Belli na pewno. Jak nie masz tego napisu. Zapomniałam. Zapomniałam. Okej. Okay. Dodam taki rozszczepiony po mojej drodze. Pędzelek. Sobie wyprostuję, zapomniałam dać toniku, tutaj troszeczkę się zebrało i sobie biorę taki, tu jest taki róż jakby i tym sobie, bo to jest najważniejsze, że trzeba zagruntować powieki, o, i wtedy te malowidła będą wyglądały na tym dobrze, na tej powiece, jak ona będzie zagruntowana. Jedno oko to zrobimy gorsze, a to zrobimy, moi drodzy, lepsze. Wyciągnęłam moją starą paletkę, chciałam ją zrobić nudziakową z Luwi, ale jakoś tak mi nie podeszła. Leży tu i tak zauważyłam, że ona ma więcej, moi drodzy, srebrzości jak matów. Ta paletka ma już, nie wiem, 4, 5, prawie 5 lat.
A ta paletka, dobra, tu sobie postawię, żeby nie ten. To jest na pewno z Bailey, ten pędzelek. I one, to one akurat nie miały numerków, one miały tylko nazwę. Nazwę, że z jakiegoś tam drewna pochodzą i tak dalej. Byłam ostatnio na AliExpress i widziałam, że te rzeczy sporo podrożały. Na pewno kupowałam tych pędzli, bo one są bardzo dobre i wszystkie są z naturalnym włosiem kozy. Wszystkie są łat kozy. Co? No i teraz, moi drodzy, zaznaczymy. Aha, i trzecia rzecz będzie, że blendować należy. Należy blendować, bo w oczach, które już mają 64 plus lat, na powiekach jest pełno zmarszczek. A jak się matowy kolor położy i wblenduje, moi drodzy, to później na początek można nawet sobie położyć srebrny, czy od połowy oka tutaj taki, żeby takie ombre. Ja tak bardzo lubię to ombre. Nie przepadam za tym, że tu jeden kolor i tutaj całe to srebro. Mnie się tak nie podoba, musi być, proszę ja was, ombre. Załamanie taki, taki brązik sobie i go sobie dajemy tu załamanie. O. Nie, kochani, blendujemy. Kuchnia, ludzie, blendujemy. Wiecie co, ciąganie pędzlem, czy nie wiem, no, można nałożyć, pyk, nie? Ale to trzeba później wszystko rozblendować, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie było plam przede wszystkim, nie? Plamy występują bardzo chętnie i bardzo często, jeżeli się właśnie nie blenduje. No i nie jest to, że tych plam nie można zauważyć. Można. Można, absolutnie można. No. I tutaj jeszcze w środek tak porządnie. Poza tym blendując porządnie, wygląda to ładnie. Nie ma odcinek, nie ma. Nie temu się umawiamy, że robimy makijaż taki na co dzień. No taki nudziakowy, nie? No, że mówię, sosu ostatnio. Zajęta byłam kupując, zamawiając te produkty od sosu na wygraną na 3000. No to mówię, mam sosu paletkę. I tutaj, kochani, wyciągamy to trochę. Niemocno. Mówimy o makijażu. Ktoś mi pisał, że łzy lecą. No lecą. Też mi strasznie z oczu. Mówimy o makijażu użytkowym, nie? Bo takie tam, wiecie, z bajerami wyciąganymi. No owszem, ładnie. Słuchajcie, na Instagramie są dwie dziewczyny, które po prostu ja podziwiam za ich makijaż artystyczny. Tu jest jedna, a tu jest druga. I to jest dla mnie naprawdę, to wtedy, owszem, ja też kilka razy zrobiłam makijaż tam graficzny czy instagramowy, nie? Żeby sprawdzić, jak na starym oku to wygląda. Ale, moi drodzy, powiem wam, że już nie z moimi powiekami pomarszczonymi. Już nie. Już nie. Okej, okay, tak mniej więcej do tego momentu dochodzę. Tutaj co robimy? Rozblendujemy to. Chcemy tak podkreślić, nie ten. Nie lubię pod same brwi, ale lubię wysoko. O. I tutaj, kochani, mamy na dole pole do popisu, co zrobić. A teraz weźmiemy złe oko. Mimo wszystko położyłam i cień, kochani, i moi drodzy, położyłam się rozczapierzył strasznie i położyłam jeszcze dołożę na to tego. No mimo wszystko, bo w sumie nie powinnam. Powinnam to zmazać i ten. To ma być złe oko. To zmazać?
i robimy to, co ja widziałam. Widzę ciągle, nawet na kanałach, które, kochani, mają już ponad 10 lat i 70 tysięcy tych oglądających, nawet na tych kanałach widziałam no takie rzeczy. Biorą, nie? I marzą, nie? I sobie nakładają. O. Nakładają se. Tak. Tutaj odrobineczkę. No, może już wezmę ciemniejszy po prostu. Dobra, później. Oj, to odrobineczkę. No, załamanie powieki. Nie? I tak. To jest wszystko, co biorą. Ewentualnie biorą jeszcze ciemniejszy kolor. Najwyżej tutaj. W ten sposób jest to idealnie podkreślone oko z idealnie podkreśloną załamaną powieką, opadającą powieką. Idealnie. Idziemy dalej i teraz bierzemy ten też, bo to on się do tego nadaje. Ja wezmę też od razu ten najciemniejszy, oczepuję i sobie go tu wklepuję, nie? Sobie go tu wklepuję, nie? I sobie po prostu to rozblendowuję, nie? O. I ciągnę oczywiście do góry. No. Ciągnę oczywiście do góry i mieszam te kolory ten razem z tamtym. Nie? Tak to wygląda. U mnie tak to wygląda. O. I to już wszystko. I teraz ale się posypało. Sosu się sypia, bo ja nie oczepałam tego pędzla, no. Więc my ten. I teraz chcemy, żeby tu była prosta linia sobie wyznaczyć, nie? Można wziąć, kochani, co ja tu mam, nie? Można wziąć sobie, moi drodzy, taki ten, nie? I sobie tu wyznaczyć, ale to nie będzie nigdy, jak tak wyglądało. Wystarczy po prostu, tym właśnie pędzelkiem zajechać na to. O. I już mamy, co to jest? I już mamy kierunek. Że tu grubiej, nieważne, grubo jest dobrze. O. I kochani, już mamy i tu lecimy do góry. I mamy piękne, kochanie, zakończenie tego. Tu się nie martwię, bo tu przyjdzie, kochani moi, no wiecie co, korektor. No i a tu z kolei, poczekajcie, ja to z ten brudy, przy okazji pokażę wam, jak ja brudy, moi drodzy, pod oka, gdzie mam krem. Parając to jest ten płatek taki i zdejmuję sobie tą większą część tego płatka i biorę sobie o tak na palce i naprawdę delikatnie dotykając ściągam to wszystko. Gdzie praktycznie dostaję jeszcze krem, bo ładuję dużo tego kremu. Teraz pod oko. Dużo pani od ciebie szukałam, a znalazłam. Robi sobie, kochani, ten makijaż o na dół. Nie? Robi sobie, moje drogie koleżanki po fachu. Tak, o.
O, tak chyba lepiej. Oczko smutne. Smutne oczko. I jest... Jest oczko smutne. Bardzo wiele pani tak sobie robi. Tego nie widać. Tego nie widzą. Nie widzę. Ja zauważyłam, że ma to jeszcze taki całkiem fajny, ciemny, brązowy. Sobie jakiegoś kudłatka tu znajdę. Tym brązowym, ciemnym. Tylko tak, o, sobie tu jeszcze przyciemnię. Nie? Bo to jest ładnie. Ombre na oku jest najładniejszym dla mnie makijażem użytkowym. Można na okach tworzyć cuda, ale mnie zależy na tym osobiście, żeby panie w eleganckim wieku nie bały się robić sobie, moi drodzy, takich makijaży. Im bardziej wetrzesz te maty, tym bardziej proste są twoje zmarszczki. I teraz tym ciemnym podjadę sobie i tu pod samą tą, o. No i o. No i tu tak, pi razy trzy zrobione. I co widziałam jeszcze tutaj? Tutaj widziałam jeszcze coś takiego, bo może znalazłam jego ogryzka. Chyba się najlepiej do tego nadaje. Widziałam coś takiego. Namalowana kreska. O. 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 I ty będziesz najlepszy, panu tu. O. Tu się nie spisałeś, ale tu będziesz doskonały. I to rozcierają, nie? Ścierają to. O. I go rozcierają, nie? I tutaj odrobinkę. No i oczywiście pod okiem też trzeba leczyć, bo to się nie liczy, nie? Ja nie umiem się malować. Źle. Się otuczyłam, źle malować, dlatego mi to chyba kiepsko wychodzi. No i robię sobie tutaj jeszcze taką kreskę, też widziałam. O. O. I też ją, kurczę, rozcierają. Aż za dobrze pojechało, no ale... To jest wszystko. Odrobinka, ale oczko jest smutne, nie? Oczko smutne i jest tak zrobione, jak widać. I teraz, moi drodzy, pobawimy się tym okiem, tym dobrym oku. Albo biorę eyeliner, nie? Tego typu żel. Albo biorę taki skośny, też z Bailey, maczam go albo w tym najciemniejszym brązie, albo w czarnym, zależy jak chcę. Ja sobie tego umaczam w czarnym, nie? I jadę sobie, ale od połowy. I zrobiłam źle. Bo najpierw, moi drodzy, trzeba położyć, jeżeli się chce, to trzeba położyć albo coś świecącego, albo po prostu jaśniejszy kolor na tę część oka. Ja wybrałam sobie, moi drodzy, można ten z płynny z... z Glam Shopu. I sobie go tu położę. Kładę go pierwszy raz, także nie wiem, moi drodzy. Ujujuj. Ła! Ale ma moc, ja pierdziu, jaką ma moc. I to jest moje takie. O. Szybko schnie, więc trzeba szybko nakładać. O.
pytanie nie przeszkodziło. No świetnie jest. Odrobinkę na tego języczka sobie nałożę. I go tu, o, bardziej. Można zrobić nawet cut kriks, ale nie przesadzajmy. My robimy sobie normalnego, najnormalniejszego w świecie dzienniaczka. O, dotąd jest złoty i jest bardzo... Z tej strony biorą też, widziałam na własne oczy, jakiegoś i jadą, moi drodzy. O, to co? Ciągniemy tym, bo z tego, że ja odzwyczaiłam robić się złe makijaże, tak to, kochani, wygląda. No, to ja mylę kroki. Bo tu sobie jeszcze potem, gdzie jest ten ogryzek, ogryzkiem poprawimy, nie? O. To będzie za ładnie wyglądało nawet. Umyj oczko na to. O. Tak to wygląda. I tym brązem przejeżdżamy sobie na te złotości. O. Żeby to się przemieszało. Bierzemy sobie też tego rudego, nie? Brązu tu bliżej. I sobie je. Rozblendowujemy na górę. Ja umiem takim, takie są najlepsze. O, na górę, żeby to było widać. I mamy, kochani, dzienniaczek tego ogryzka. To ja używam tylko i wyłącznie do wypełnienia między rzęsami, bo to po prostu ładnie wyglądał. To niechcące, a to będzie kreska, także spoko. Lecimy. I moi drodzy, robimy sobie kreskę na otwartym oku. To. Na otwartym oku robimy sobie kreskę. O. I otwartym łączymy tą kreskę z tą u góry. Zrobiono. Tak to wygląda. Mnie się bardzo podobają rozdymione te kreski, więc rozdymiam, ale tylko z tej strony. Od góry, nie? Jeszcze. O, i... Rozdymiam tylko od góry, to on daje na razie tu. I to się rozblenduje też. Kochani, biorę sobie i rozblendowuję tu. O. I trzeba uważać bardzo, bo kolor szary, kolor czarny, kolor ciemnobrązowy bardzo szybko robią plamy. Bardzo szybko, więc należy blendować, jeszcze raz wblendowywać to wszystko w
Nie? O. I tu, i to rozblendować i blendować. No. Rozumiem, prawda? A zatem jestem, moi kochani, z powrotem w pełnej gali na twarzy, na policzkach mam ten róż w mazi, na to mam bronzer, kochani, i mam też w mazi rozświetlacz. Ta złotość na oku, one też właśnie, to jest rozświetlacz w płynie, no taki, w takim mazaniu, co płyn, to za dużo chyba powiedziane jest, nie? Tak, co mam jeszcze? Aha, no co, jaki mówiłam wam? Puder od Estée Lauder. Wszystko zafiksowałam tym pudrem od Estée Lauder. No i aha, rzęsy. Tym Big Shot z Maybelline i to jest Bourjois, o takie, jego się, to się przekręca, bo jedno jest na grube rzęsy, drugie na ta dłuższe, nie? No wzięłam go, bo co, bo leżał pod ręką, żeby on robił długie i grubsze, to raczej tego bym nie powiedziała. I teraz na sam koniec powiększę oko. Popatrzę, jakim kolorem. A dam ten, kochani, najjaśniejszy. Wziąłem sobie z Florazy z pędzelek. I ten najjaśniejszy brąz sobie po prostu tu przeciągnę. Nie za dużo. I tak, kochani. Rozetrzeć i to oko jest jeszcze większe. Prawda? Teraz możecie porównać. Porównać. Jak wyglądają dwa oka. Smutne oczko, czyli niby do góry, a jednak i tak wszystko na dół. Niby ukrycie. Niby opadającą powiekę, no, niwelujące, a jednak ta powieka leży, bo ledwo nad nią jest tak zamazane, nie? A tutaj po prostu powieka leży, ale leży, no, leży udając, że nie leży. O, w ten sposób. Podniesienie, moi drodzy, wyliftowanie za pomocą kreski oka, czy do góry, a tutaj, kochani, niby kreska jest, niby ta kreska jest do góry, ale ten cień i ten oczko jest smutne. Prawda? I tego typu makijaże widzę, kochani, u pani, która ma 8, prawie 70 tysięcy, czy 80 tysięcy subskrybentów i jest 10 lat ponad na YouTubie. Kanał jej jest bardzo odwiedzany, także mówię, gdybym chciała się z tej strony czegoś nauczyć, to nie nauczyłabym się niczego, moi drodzy. Ale na szczęście nasze polskie influencerki potrafią robić makijaż, ale i zagraniczny też, jak Anknop, bo ona mi najbardziej odpowiada. Najbardziej. Ja już jestem za stara, żeby sobie fikusy na powiekach wyprawiać, a ona pokazuje, mojej drodzy, rzetelny naprawdę makijaż, który można powtórzyć, niekoniecznie jeden do jednego, bo on ma młode powieki, ale można wziąć, ok, coś w tym stylu mogę zrobić, coś w tym stylu mogę, gdzieś idę i tak dalej, mogę taki bardziej mocniejszy, bardziej kolorowszy, a to jest nudziak. Wiecie, nudziak u mnie to tak wygląda, nie? No. Jest ciemny i no i nic na to nie poradzę, nie? Delikatnie, to ja nie umiem. U mnie to, wiecie, ta końcówka musi być taka podkreślona, taka mocna i bardzo staram się to rozblendować u góry,
bardzo się staram, żeby nie było żadnych odcięć i niczego. Bo też widziałam graficzny makijaż, gdzie ta kreska szła tutaj, odcinająca i była właśnie taka ten. I gdy ta dziewczyna siedziała tak na zdjęciu, na tej, na ikonce widać, to po prostu wygląda źle. Bo to wygląda jeszcze bardziej jak ta, mimo że jest wyżej niż na tej wysokości, gdzie pokazywałam, gdzie, mimo że jest wyżej gdzieś na tej wysokości, ta kreska od przodu do końca sprawia wrażenie, że ta powieka leży. Nie? No ale mówię. O, no, bardzo mnie cieszy, że polskie dziewczyny potrafią. Kochani moi, oto mój naukowy makijaż. Nie wiem, czy będzie długi filmik, czy nie, bo będę robiła podkład głosu niemieckim, bo to jest na niemieckim kanale, nie? I bardzo przepraszam za mój wygląd, bo moja skóra jest po prostu zmęczona. Zginął tragicznie jeden z moich najlepszych przyjacieli. I ja po prostu 2 dni płakałam i się pozbierać jeszcze nie mogę, moi drodzy. Jakie to życie jest głupie, naprawdę. Człowiek, który miał całe życie jeszcze przed sobą. Ech. Strasznie, a to bardzo, bardzo mocno mnie to trzepło i... No i jest jak jest. Dzisiaj przyszłam, powiem wam szczerze, to się tak czujesz najchętniej, to nie wychodziła, robiła następne makijaże i nie wiadomo co jeszcze. Nie? No ale co zrobić? Idę na dół. Może zrzucę ten na desplatę i tak, oj, będę go później obrabiać, to też człowiek się bo podłożę jeszcze niemiecki głos do tego. To też minie trochę czasu i jakoś tak, nie wiem kiedy ten filmik pójdzie. Jakoś tak wszystko, wiecie, przeleci, trzeba coś robić. Pierwszy dzień po tej wiadomości płakałam i szorowałam, kochani, taras, bo ten, co z tego, że deszcz pada i tak dalej. Coś robiłam, wczoraj oprałam wszystko, co było do oprania. No a dzisiaj już byłam w stanie tu przyjść i miałam w głowie ten filmik, już miałam dawno i mówię, zrobimy ten filmik i no, będzie dalej, tym bardziej, że mam zamiar wyjechać. No i oczywiście też wyjechać na pogrzeb pojadę, bo jeszcze nie wiadomo kiedy i w ogóle nic, bo to się stało za granicą i pewnie trzeba będzie troszeczkę poczekać, moi drodzy. I tym smutnym akcentem chciałam was serdecznie pozdrowić, podziękować, że jesteście, moi drodzy. Życzyć wam pogody ducha i zdrowia, moi drodzy, i życzliwości od innych, bo to życie jest takie kruche jak... No kruche jest, jak szkło. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Czy za godzinę cię nie ma. Kochani moi, przepraszam za ten... Ale ja już powoli zaczynam móc o tym mówić. To już jest, bo pierwsze 2 dni po prostu przemilczałam. Wczoraj wieczorem dopiero odezwałam się do męża. Normalnie. Tak, bo tak cały czas po prostu byłam jak w jakiejś skorupie. Kochani moi, życzę wam radości, jeszcze raz pogody ducha i zdrowia przede wszystkim. Widzimy się, kochani, w następnym filmiku, jak zwykle. Pa, pa. Mua.